Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno nie było filmu z serii, tej mojej takiej miniserii o pracy stewardesy, dlatego właśnie dzisiaj zrobimy sobie taki film. W komentarzach pod moimi filmami z tej serii często pytaliście mnie o ulubione destynacje, o ulubione miejsca, w których byłam i postanowiłam właśnie, że dzisiaj będzie taki film pogadankowy na ten temat, ponieważ każda stewardesa ma takie loty, które bardzo lubi, nie tylko ze względu na destynację, ale również ze względu na przebieg samego lotu, ale też oczywiście na miejsca. U nas w linii lotniczej to wyglądało tak, że mieliśmy taki system proszenia o konkretne loty i byliśmy w różnych grupach. To chyba było podzielone na 7 grup i zależnie od tego, w której grupie w danym miesiącu się było, tym większe były szanse, że ten wymarzony lot się dostanie. To się nazywało bidding system i kiedy było się top bidem, czyli właśnie tym na samej górze, powiedzmy w tej hierarchii, to były największe szanse otrzymać ten lot, o który się prosi. Niektóre loty były takie bardziej właśnie requestowane, inne były mniej, dlatego właśnie o te najciężej dostępne, o te, które najtrudniej było dostać, warto było walczyć właśnie, kiedy się było top bidem. I przykładem takiego lotu był na przykład lot, którego ja niestety nigdy nie dostałam, do Brazylii, ponieważ po pierwsze każdy chciał polecieć do Ameryki Południowej, po drugie te loty nie odbywały się codziennie, w związku z czym layover był dłuższy. Dłuższy to znaczy chyba leciało się z Dubaju do Rio de Janeiro, tam spędzało się 48 godzin. Później z Rio de Janeiro leciało się do Santiago w Chile na kolejne 48 godzin, później ponownie wracało się do Rio na 48 godzin i dopiero wracało do Dubaju. Cały ten multisektor zajmował mniej więcej 8-10 dni, tak więc były to tak naprawdę takie mini wakacje. No i każdy bardzo chciał ten lot dostać, ponieważ było tam dużo ciekawych rzeczy, które w czasie tego pobytu można było zrobić, dużo można było zwiedzić ze względu na to, że było sporo czasu również na odpoczynek. No i każdy o ten lot zawsze, w każdym top bidzie chyba prosi. Ja o niego prosiłam zawsze, ale niestety nie udało mi się go otrzymać, ale moi znajomi mieli okazję tam być i no z tego co widziałam, to wygląda to pięknie i naprawdę niesamowicie. Tak więc to jest przykład jednego z tych lotów, który jest bardzo lubiany ze względu na destynację. Jeżeli chodzi o moje osobiste preferencje, to ja uwielbiałam loty do Australii, które było dosyć łatwo dostać, ponieważ z jakiegoś powodu ludzie nie lubią takich długich lotów. One się nazywały ULR, czyli Ultra Long Range bodajże. I są to loty, które trwają powyżej 10 godzin. Lot z Dubaju do Sydney zazwyczaj trwał około 14 godzin, zdecydowanie był zaliczany właśnie do tych długich lotów. I żeby być na takim locie, trzeba było mieć 2 dni wolnego wcześniej i 2 dni wolnego po tym locie, żeby mieć wystarczająco dużo czasu na odpoczynek, bo też różnica czasu była bardzo długa, więc dokuczał nam jetlag. Ale ja właśnie te loty bardzo lubiłam ze względu na to, że zakochałam się w Australii, byłam tam chyba 5 razy, czy 6 nawet, z tego co kojarzę. W Sydney, w Perth oraz w Brisbane, czyli udało mi się zobaczyć 3 australijskie miasta. Bardzo sobie te loty ceniłam, ponieważ wolałam zrobić jeden dłuższy lot i mieć tyle samo godzin, niż zrobić na przykład 3 krótsze loty i po prostu robić te wszystkie procedury typu boarding, briefing i tak dalej za każdym razem od nowa, dlatego ja bardzo długie loty lubiłam. Nie miałam nic przeciwko, mieliśmy też miejsce, w którym mogliśmy odpocząć, to nazywało się CRC, czyli Crew Rest Compartment. I mieliśmy tam 1,5 godziny, 2 godziny, zależnie od lotu, żeby po prostu się przespać. Tak więc Australia zdecydowanie należy do takich moich prywatnych ulubieńców, jeżeli chodzi o destynację, ale również o przebieg samego lotu, ponieważ Australijczycy są bardzo miłymi ludźmi, za wszystko dziękują, uśmiechają się, są bardzo pozytywni. Zresztą tak samo wyglądają właśnie loty do Nowej Zelandii i to jest moja druga ulubiona destynacja. Właściwie to Australia, Nowa Zelandia są ze sobą na równi. W Nowej Zelandii nie miałam szansy być aż tak wiele razy. Moja linia lotnicza latała tylko do 2 miast w Nowej Zelandii, do Christchurch i do Auckland. Miałam okazję być w 2, natomiast niestety nie zrobiłam tych wszystkich rzeczy, które ludzie robią na tych layoverach, na tych pobytach. To znaczy, kiedy jest się w Auckland, to bardzo popularne jest pojechanie do Hobbitonu. Mnie się to niestety nie udało, ponieważ w Auckland byłam tylko raz i akurat wtedy moja załoga była bardzo doświadczona już i większość tych osób już było w Hobbitonie, dlatego nie miałam z kim się tam wybrać. A to jest mimo wszystko daleka wyprawa, dlatego nie opłaca się tam jechać samemu, ponieważ trzeba wynająć auto, jechać autem, więc zdecydowanie no, trzeba to robić w większej grupie ludzi. Ale mimo wszystko zobaczyłam miasto, popłynęłam na sąsiednią wyspę, tak więc zdecydowanie jestem zachwycona. A w Christchurch udało mi się pojechać w góry, w miejsce, gdzie były nagrywane niektóre sceny do Opowieści z Narni. Bitwa o Narnię była chyba rozgrywana w tym miejscu. Jak mi się uda, to tutaj gdzieś wstawię Wam przebitki z tych miejsc właśnie, jak to mniej więcej wyglądało. No ale właśnie Australia i Nowa Zelandia to są takie moje top destynacje, jeżeli chodzi o zarówno o lot, jak i o właśnie o miejsce. Są to naprawdę piękne kraje i chciałabym kiedyś jeszcze tam wrócić na dłużej, na takie naprawdę wakacje, a nie tylko na 24 godziny. Kolejne miejsce, które należy do moich ulubionych ze względu na samą destynację, a nie lot, to Cape Town, czy też Kapsztad po polsku, ale jakoś
jakoś nie mogę się do tej nazwy przyzwyczaić. Kapsztad to jest miasto leżące w Republice Południowej Afryki. Jest to przepiękne miejsce, naprawdę zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie w swoim życiu widziałam. Piękny ocean, piękne góry dookoła, no wszystko jest po prostu tam cudowne. Również postaram Wam się wrzucić przebitki. Byłam tam tuż przed lockdownem, tuż przed zamknięciem lotniska w Dubaju, tuż przed całą tą ogólnoświatową pandemią koronawirusa. Było to jakoś w połowie marca, ale na szczęście jeszcze mi się to miasto udało zobaczyć. Byłam tam tylko raz, więc też chciałabym być tam częściej, żeby móc zobaczyć więcej tego miejsca, bo jest naprawdę warte odwiedzenia. Tak jak mówię, postaram się wrzucić tutaj przebitki, ale to również jest taki mój faworyt, jeżeli chodzi o listę miejsc, które widziałam, o kraje, które widziałam, czy raczej miasta może, które odwiedziłam. Zdecydowanie plasuje się na szczycie. Kolejny kraj, kolejna destynacja, która jest taka bardzo rozchwytywana wśród załogi, o którą zawsze każdy walczy, którą również każdy wybiera na swoim top bidzie, którą bardzo ciężko jest dostać, to Japonia. Mieliśmy lot do Tokio oraz lot do Osaki. Ja byłam w Tokio i muszę przyznać, że jest to naprawdę niesamowite miejsce, zupełnie różne kulturowo od Europy, od tego, co my znamy. To, co mnie zaskoczyło, taka jedna, no poza takimi oczywistościami oczywiście charakterystycznymi dla japońskiej kultury, to na przykład to, że gdy szło się do metra, gdy chciało się po prostu wejść do metra, ludzie stali w kolejce jeden za drugim i to była norma po prostu. Wiecie, jak to wygląda w Polsce, na przykład w Warszawie, czy nawet nie tylko do metra, ale do autobusu, do pociągu, gdziekolwiek. Każdy się po prostu pcha na chama, w ogóle nie patrzy na nikogo, nieważne jest to, czy najpierw się wychodzi, czy wchodzi. Każdy po prostu myśli tylko o sobie, żeby już wejść do tego pociągu, czy metra, czy autobusu i zająć swoje miejsce. Natomiast tam naprawdę ludzie stali jeden za drugim, ustawieni, czekali na swoją kolej, nikt się nie przepychał, więc to była taka rzecz, która naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła w Japonii, w Tokio. Ale również właśnie taka otwartość Japończyków, mimo że wydaje mi się, że to jest taka kultura, gdzie praca jest bardzo ważna, gdzie ludzie mają mało czasu na przyjemności, gdzie też tak nie myślą o tych, tak mi się wydaje, takie mam wrażenie przynajmniej i tak zawsze mi się Japonia gdzieś tam w mojej głowie kształtowała. Natomiast Japończycy są naprawdę bardzo miłymi, bardzo otwartymi ludźmi. Każdy się też uśmiechał. Mówili też po angielsku, także nie było problemu z językiem. Na przykład z językiem miałam ogromny problem w Chinach, ponieważ tam nie mogłam się w ogóle z nikim dogadać. Nawet jak pytałam o toaletę, samo słowo toilet, nikt po prostu nie wiedział, o co mi zupełnie chodzi. Tak więc w Japonii tego problemu nie było. Naprawdę ludzie byli bardzo pomocni. Wszyscy mówili po angielsku, praktycznie spotkani gdzieś tam na ulicy, których musiałam się o coś zapytać. No ale to też jest niesamowicie ciekawe miejsce właśnie ze względu na kulturę, ze względu na tą odrębność. I to też jest taki kraj, do którego bardzo chciałabym wrócić, najlepiej na przełomie marca i kwietnia, czyli wtedy, kiedy kwitnie wiśnia, drzewo wiśni, wiśniowe, żeby właśnie zobaczyć, jak to musi pięknie wyglądać, bo no, ze zdjęć to wygląda naprawdę niesamowicie i bardzo chciałabym takie coś zobaczyć na żywo. Ja akurat byłam w Japonii w listopadzie, więc było już dosyć zimno. Ale nadal zdecydowanie jest to miejsce, które chętnie odwiedziłabym ponownie, które uwielbiam i które właśnie uwielbia większość załóg i o które zawsze walczymy, żeby tylko dostać do Tokio. Kolejnym przepięknym miejscem, które bardzo ciężko było dostać na grafiku i o które też zawsze każdy walczył, jest Mauritius, czyli mała afrykańska wyspa blisko Madagaskaru. No jest to przepiękna rajska wyspa. My jako załoga lubiliśmy ją ze względu na to, że dla nas to po prostu było jak takie 24-godzinne wakacje, ponieważ hotel, w którym zostawaliśmy, to był resort, taki typowo wakacyjny resort, więc tam było wszystko po prostu. Było pyszne jedzenie, wiecie, były prywatne plaże. W dodatku mogliśmy za darmo korzystać ze wszystkich atrakcji hotelu, takich jak na przykład sporty wodne, snorkeling, jakieś pływanie jakąś łódką ze szklanym dnem, żeby obejrzeć wszystkie rybki, jakieś koralowce i tak dalej, wszystko, co znajduje się pod wodą. Jet ski, czyli chyba te narty wodne. No, to też było miejsce, o które każdy się bił, każdy chciał to miejsce dostać. Mnie udało się tam być raz. Kolor wody jest przepiękny. No naprawdę dla nas to było jak takie 24-godzinne wakacje. Sam lot był dosyć ciężki, bo wiadomo, to są właśnie ludzie, którzy jadą na wakacje, którzy jadą odpocząć, więc oni dużo piją w samolocie, są bardzo głośno, raczej nie śpią, są wypoczęci, szczególnie w pierwszą stronę. Ale nie jest długi ten lot, on trwa chyba około 6 godzin, więc jest stosunkowo krótki, taki jak średnie loty do Europy, ale naprawdę warty tego, żeby tam być. Warto się na tym locie przemęczyć, żeby właśnie być w tym miejscu, bo resort był przepiękny, miejsce było przepiękne, wyspa jest przepiękna, woda jest cudowna. Także Mauritius to też zdecydowanie jest jedna z ulubionych destynacji każdej stewardessy na pewno. Każdy Wam to samo powie, mogę się o to założyć. Jeśli chodzi o sam przebieg lotu, już nawet nie o destynację, to bardzo rozchwytywane były również loty do Szwajcarii, do Zurichu lub Genewy, ponieważ te loty zazwyczaj po pierwsze nie były pełne, to znaczy na przykład była pół kabiny puste, nie było wielu pasażerów, więc łatwo było taki lot obsłużyć, a po drugie ludzie też byli tacy, że raczej zajmowali się sobą, to znaczy zrobiło się serwis, który zawsze trzeba było zrobić, ale raczej nie było
było kolbeli, czyli tych dzwonków, których załoga bardzo nie lubi zazwyczaj. Oni raczej nie nadużywali tego, a jeżeli coś chcieli, to najczęściej sami przychodzili do nas do kuchni i prosili na przykład o wino albo o coś do pizza. Także te loty bardzo lubiliśmy, ponieważ one zazwyczaj były bardzo spokojne. Nie dało się chyba zmęczyć na tym locie. Naprawdę ludzie byli bardzo tacy ułożeni, również boarding przebiegał bardzo sprawnie, to znaczy każdy wiedział, gdzie ma siąść, każdy wchodził, wkładał swój bagaż, siadał na miejscu, nikt się nie przepychał. Nie było problemu właśnie z miejscem w schowkach na bagaże, co zdarzało się na wielu lotach i co było przyczyną, dlaczego niektóre właśnie loty były mniej lubiane. Tak więc Szwajcaria to też był taki lot, który każdy chciał widzieć na swoim grafiku, którego raczej nikt nie wymienił, ponieważ w tym systemie bidowania mieliśmy też możliwość wymieniania się między sobą lotami. No i były takie loty, które każdy chciał mieć, które były na przykład, o, za ten lot mogę dostać coś dobrego, a były takie loty, których każdy się chciał pozbyć i po prostu no, niemal niemożliwe było je wymienić. No ale właśnie Szwajcaria była jednym z takich miejsc, które bardzo łatwo było wymienić za coś fajnego. Nawet ja raz dostałam kiedyś 2 Mauritiusy z rzędu i stwierdziłam, że jeden Mauritius to jest właśnie jeden z takich lotów, który bardzo łatwo wymienić na coś fajnego. Wymienię na miejsce, w którym jeszcze nigdy nie byłam. I wtedy wymieniłam ten lot na Genewę właśnie, ponieważ Genewa jest lubiana jeszcze z jednego powodu przez załogi. Genewa to jest generalnie bardzo drogie miasto i w związku z tym nasz allowance, czyli taka dieta, którą dostajemy na pobyt, również była bardzo wysoka. Tak więc naprawdę dużo można było przy okazji zaoszczędzić, można było sporo pieniędzy jeszcze ze sobą przywieźć do Dubaju, dlatego też ludzie ten lot lubili. Jeśli chodzi o takie moje osobiste preferencje dotyczące przebiegu lotu, ja również bardzo lubiłam latać z Niemcami, mnie się z Niemcami latało cudownie, ponieważ są to ludzie bardzo zorganizowani, ludzie bardzo przestrzegający przepisów. Nigdy w życiu na locie do Niemiec nie miałam problemu z boardingiem, każdy znowu, tak jak w Szwajcarii, zajmował swoje miejsce, siadał, nie kręcił się nikt w czasie na przykład kołowania samolotu. Kiedy włączała się sygnalizacja zapięcia pasów, każdy wracał na swoje miejsce, zapinał pas, nikomu nagle magicznie nie zachciało się iść do toalety. No po prostu to były cudowne loty, naprawdę uwielbiam Niemców za to i zorganizowanie, za to przestrzeganie zasad, bo to naprawdę niesamowicie ułatwiało nam pracę. Tak więc loty niemieckie to też była taka moja ulubiona destynacja, w sensie nie jako miejsca, bo same Niemcy, no to wiecie, łatwo jest je zwiedzić mieszkając w Polsce, to nie było dla mnie nic takiego nadzwyczajnego. Natomiast loty do Niemiec przebiegały zawsze bezproblemowo i zawsze bardzo je lubiłam. W 2020 roku bodajże, albo w 2019, już nie pamiętam, ale jakoś całkiem niedawno rozpoczęły się również loty, znaczy moja linia zaczęła latać do Meksyku i to również stał się bardzo rozchwytywany lot. Niestety, aby lecieć do Meksyku, trzeba było mieć pracowniczą wizę do Stanów ze względu na możliwość awaryjnego lądowania, gdyby trzeba było lądować po prostu w Stanach z jakiegoś powodu, no to trzeba było mieć tą wizę, żeby móc tam w ogóle wylądować. Dlatego ja tego lotu nigdy nie dostałam, ponieważ ja wizę nie zrobiłam do Stanów, ale te loty również były bardzo rozchwytywane, ponieważ również był to multisektor i to wyglądało tak, że leciało się Dubaj, Barcelona. W Barcelonie zostawało się 24 godziny chyba, albo nawet 48, nie pamiętam w tym momencie. Z Barcelony leciało się do Meksyku, w Meksyku również się zostawało chyba 24 godziny i z Meksyku znowu przez Barcelonę z powrotem do Dubaju. Tak więc ludzie ten lot również bardzo lubili. Generalnie multisektory były lubiane, ponieważ to były właśnie takie mini wakacje dla nas, mimo że się było dużo czasu poza bazą, bo minimum to chyba było 5-6 dni, ale zazwyczaj to było naprawdę w pięknych miejscach. Multisektory, które ja lubiłam i które ja często robiłam, to było właśnie Australia, Nowa Zelandia. To wyglądało tak, że był Dubaj, Sydney, Christchurch. Sydney, Dubaj. To był na przykład jeden z multisektorów, które ja robiłam kilka razy i bardzo je lubiłam. Albo inny, który też lubiłam, to był na przykład Dubaj, Brisbane, Singapur, Dubaj. Tak więc ja też multisektor. Są osoby, które nie lubią właśnie tak samo jak nie lubią długich lotów, tak samo nie lubią multisektorów. Ja byłam jedną z tych osób, która zawsze wypatrywała multisektorów na swoim grafiku, dlatego ten Meksyk-Barcelona również bardzo chętnie bym zrobiła, no ale niestety nie było mi to dane. I ostatnią taką destynacją, bardzo rozchwytywaną przez załogę, było Porto w Portugalii, a ta destynacja była rozchwytywana, ponieważ jest to również stosunkowo nowa destynacja w mojej linii lotniczej, mojej byłej linii lotniczej, ale layover tam trwał chyba 54 godziny, tak więc był bardzo długi, zazwyczaj te layovery są 24-godzinne, więc jest czas tylko wyjść, zobaczyć najważniejsze atrakcje, wrócić, przespać się i trzeba było wracać. Natomiast w 54 godziny, ponad 2 dni, można było zrobić już naprawdę dużo, tym bardziej, że lot nie był długi, ponieważ do Portugalii leciało się około 7-8 godzin, tak więc no, porównując te inne destynacje, gdzie layovery były dłuższe niż 24 godziny, to naprawdę był fajny lot. Jego również nigdy nie udało mi się dostać, bo tak jak mówię, był bardzo rozchwytywany, ludzie o niego zawsze bitowali, próbowali się wymieniać, ale ze względu na to, że był tak długi, również ciężko było go wymienić, bo jest dużo takich legalnych spraw, które trzeba było spełniać, aby móc się wymienić lotem. No i był to
niemal niemożliwy lot do wymiany, ale właśnie bardzo rozchwytywany. Każdy również chciał mieć to na swoim grafiku. No i tak to wygląda. Być może zapomniałam o jakichś destynacjach, bo już teraz, szczerze mówiąc, trochę mi to wylatuje z głowy. To zaskakujące, jak szybko zapomina się rzeczy, które kiedyś były codziennością. Ale właśnie to jest taka lista. Część jest takich moich prywatnych, ulubionych lotów, ze względu na przykład właśnie na przebieg lotu, a część takich, które były naprawdę bardzo mocno rozchwytywane wśród załogi i każdy chciał te loty mieć. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć drugą część takiego filmu z tymi najmniej ulubionymi lotami, bo były też takie loty, których naprawdę po prostu jak się je zobaczyło na swoim grafiku, to chciało się niemal płakać po prostu i każdy próbował je od razu wymienić, co było niemal niemożliwe, bo po prostu nikt tego lotu nie chciał przejąć. Tak więc były i takie. Dajcie znać, gdybyście chcieli o tym posłuchać znowu za jakiś czas w kolejnym odcinku tej mojej miniserii o pracy jako stewardesa. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!